To jest cukinia zebra z nasion ukraińskich. Tam na opakowaniu jest napisane kabaciuk zebra. Jakie liście ma charakterystyczne? Bardzo inne. Ostre od spodu, ale już ich kształt i te wcięcia. Kolce. I już tu widać jest owoc. Nie wiem, czy jest zapylony, czy nie. Pasiasty, jak zebra. Chyba się jeszcze ten kwiat nie otworzył. Czyli jeszcze pewnie nie jest zawiązany. Widzę, że im wyżej liście się mają, tym mają więcej wycięć. Zobaczymy jeszcze inny krzak. Ten jest mniej powycinany. Tu na dole, nawet przy barwieniu. Pewnie brak nawozu. Nie nawoziłam. Kolejne pięterko, tylko dwa wcięcia. Ciekawe, czy te, które wyrosną, będą miały więcej wcięć. Kolce tu widoczne na łodygach. O, tu pęd. Coś nadgryziony? Nie wiem. Właśnie. To jest. Także tamten egzemplarz ładniejszy. Aha, i jeszcze tu mamy. Tu też malutko powycinane są liście. Aczkolwiek w tym więcej niż przed chwilką. O, a tu idzie dopiero z mnóstwem wycięć. Tu są dwa krzaki, trochę stłamszone. No tak, jeszcze ten kawałeczek pozostało wypielić. To tylko jeden z egzemplarzy jest pięknie powycinany. Tenże, wróćmy do niego.